Sebastian, co ty tak długo robisz w tej wannie? Postanowiłem spróbować, bo ludzie mówili o cudownych właściwościach tutejszych wód i źródeł. No i sprawdzam, czy rzeczywiście tak jest. Tu, gdzie jesteśmy, warto przyjechać chociażby po to, by wykąpać się w siarczanych źródłach, które słyną z leczniczych właściwości, ale to nie jedyna atrakcja tego miejsca. Pójdziemy na spacer wyjątkową ścieżką przyrodniczą, pokażemy Państwu drewniane kościoły. A także nauczymy się rzeźbić. I będziemy próbować, jak smakuje wino z pogórzańskich winnic. Katarzyna Adamczyk. Sebastian Fołta. Witamy w Gromniku. Pani Zosiu, pani mieszka tutaj już od wielu lat. Czy rzeczywiście te wody na Polichtach mają lecznicze właściwości? Tak, bardzo lecznicze mają. Są na bóle stawów, na bóle w ogóle nóg, rąk i jeszcze jak nogi puchną. Także w ogóle są bardzo dobre. I tak jak teściowa opowiadała, to już 80 lat, co ludzie znają te wody. Po prostu dawno już nosili te wody, moczyli nogi, moczyli ręce, nawet się kąpali. A pani Zosiu, po co ten kociołek tutaj jest? A ten kociołek, to jak przyjeżdżają, ktoś chce się wykąpać, to musi sobie nalać wody, podgrzać i dopiero przenoszą tam do wanny. Wszyscy mieszkańcy wsi korzystają tutaj z tego źródełka? Tak, korzystają i to dużo korzystają, bo naprawdę jest bardzo dobre na w ogóle na wszystkie schorzenia. To następnym razem chyba ja się wykąpię. Dziękujemy pani Zosiu. Idziemy dalej. Słyszałam, że tutaj w Polichtach jest aż 30 gatunków roślin chronionych w swoim naturalnym otoczeniu. I dlatego powstał tutaj ośrodek edukacji ekologicznej. Hej, nie wiedziałam, że masz takie umiejętności, nawet nieźle ci to idzie. Słuchaj, sama nie wiedziałam, że mam takie zdolności, ale tak naprawdę oczywiście żartuję, bo tak naprawdę ta rzeźba należy do pana Stanisława Sochy. Proszę nam powiedzieć, panie Stanisławie, ile potrzeba czasu, żeby taką figurkę wykonać? No, tak jak w takim stanie, jak ona teraz jest, to jest dosyć szybko, bo to jest obrobione piłą, ale teraz wszystko trzeba dłutem i no, trzeba 3-4 dni, żeby ją tak zrobić na czysto. Nastała moda na takie rzeźby? Tak. Dawniej w zasadzie rzeźbiarze ludowi robili tylko kapliczki w różnych formach. I przede wszystkim w tym regionie to były słynne kapliczki, rzeźby wykonane w kamieniu. A teraz właśnie z biegiem czasu, jak polepszyło się ludzie, można powiedzieć, ludzie potrzebują rzeźbę tak samo do ogrodu. No już te krasnoludki już nie są modne, można powiedzieć. Przede wszystkim jezuski frazobliwe. To przedtem było bardziej, może ludzie byli bardziej religijni, ze względu religijnych była wykonana ta rzeźba, wykonywana. A teraz bardziej chyba dekoracyjnie dużo ludzie robią, chcą taką kapliczkę mieć. Gminę Gromnik wyróżniają stare, drewniane kościoły. W żadnym innym miejscu na Pogórzu nie ma tylu pięknych, zabytkowych świątyń. Kościoły znajdują się na szlaku architektury drewnianej. Łatwo tutaj trafić, bo są bardzo dobrze oznakowane.
Kasiu, czy możesz sobie wyobrazić, że przed wiekami te zbocza porośnięte były winoroślami, a wino stąd trafiało na pańskie stoły? Możliwe więc, że te tradycje winiarskie powrócą tutaj na Pogórze dzięki takim ludziom jak pan Jan Piech. Panie Janie, proszę nam powiedzieć, jak się narodził pana pomysł na prowadzenie takiej winnicy? No, można dorabiać różne ideologie do tego, jak coś powstało, ale prawda jest taka, że u mnie w domu zawsze było winogrono, różne odmiany na domu i na domu, który kupiłem, również było winogrono, w związku z tym jako pierwsze, co rosło, tu, co było przydatne, no to było właśnie winogrono. Ale Polska nie jest naturalnym krajem, gdzie winogrona rosną i nie ma dobrych warunków do uprawy winogrona. Niekoniecznie to jest prawda. Proszę Państwa, tutaj w Gromniku jest góra, która nazywa się Winnica. W Charzewicach, niedaleko stąd, jest góra, która nazywa się Winnica. W Stróżach jest góra, która nazywa się Malaga. Najprawdopodobniej nie od tego, że sadzono tam ziemniaki. Czyli jednak winogrona, czyli te tradycje tak, tutaj tradycje, są tradycje winiarskie były tu od lat. Tym bardziej mamy tu biegun ciepła, który jest w Tarnowie. W związku z tym no, warunki do tego są wspaniałe. Kiedy rozmawiam z Węgrami, Węgrzy opowiadają, że po powstaniu Rakoczego, kiedy winnice w północnej części, tu gdzie jest Tokaj teraz, zostały zniszczone, spalone, wtedy, aby odrodzić te winorośla u siebie, właśnie sprowadzono winogrony z południowej, tu z naszego rejonu, z południowej Małopolski. Słodkie. Bardzo słodkie. Panie Janie, dziękujemy bardzo. Uroczo jest tu w Gromniku, a pomyśleć, że zobaczyliśmy zaledwie część tego, co gmina ma do zaoferowania. Tymczasem pora już się żegnać. Za tydzień zabieramy Państwa do kolejnej fascynującej gminy na Pogórzu. A gdzie? Niech to pozostanie niespodzianką.